I don't wanna be alone. So come show me what you know. Baby, you're all that I need. Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angedar, i dzisiaj zapraszam Was na nowy film. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przetestujemy kosmetyki z Biedronki oraz nowe pędzle. Tak, słuchajcie, pojawiły się w Biedronce pędzle. Powiem Wam, że byłam w szoku, widziałam te pędzle na grupie mojej na Facebooku, czyli Makeup Slaves Polska. Zapraszam Was tam serdecznie, jest to grupa dla moich obserwatorów, gdzie gadamy głównie o kosmetykach tak naprawdę. Nie kupiłam takiego płaskiego pędzla języczkowego i nie kupiłam pędzla do pudru, bo nie lubię używać pędzli do pudru, wolę zdecydowanie nakładać je gąbeczką. Ale wracając do rzeczy, dzisiaj wykonam cały makijaż tylko kosmetykami z Biedronki. Jedynie nie kupiłam tuszu, nie wiem dlaczego, i nie kupiłam żadnej pomadki matowej, kupiłam tylko błyszczyk. Ale kosmetyki biedronkowe to są kosmetyki z Belle, a posiadam matową pomadkę z Belle, więc myślę, że bez problemu mogę jej dzisiaj użyć. I chciałam Wam bardzo też podziękować za bardzo miły odbiór moich ostatnich makijaży na Instagramie. Naprawdę, dawno nie dostałam od Was tylu ciepłych słów. Jeśli jeszcze mnie nie śledzicie na Instagramie, to koniecznie wpadnijcie, bo tam nagrywam oddzielne tutoriale, które nie pojawiają się tutaj. Oraz robię makijaże takie bardziej zwariowane, może Wam wrzucę tutaj mój ostatni make-up, żebyście sobie zobaczyli. No i co, przejdźmy do filmu. I zacznijmy od podkładu. Wybrałam podkład Belle Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting. Jest to kolor najjaśniejszy, czyli 01. Mam nadzieję, że będzie mi pasował. I ja już go kupiłam jakiś czas temu, ale jeszcze nie używałam, jedynie sprawdzałam sobie na ręce kolor. I wrzucałam Wam na Instastory, pokazywałam, że kupiłam kosmetyki w Biedrze i pisałyście mi, że go lubicie, więc jestem bardzo ciekawa, jak się spisze. Także wylewam sobie na dłoń. Kolor ma naprawdę ładny. Jest taki żółto-oliwkowy, mogę powiedzieć, bardzo ładny odcień, wcale nie jest różowy. Biorę moje kradzione lusterko, wyczyściłam je nawet. Pozdrawiam Cię, Vanessa, i nakładam. Krycie ma dosyć lekkie, takie lekkie w stronę średniego, bym powiedziała. Kolor naprawdę jest ładny. A gąbeczka, której używam, to oczywiście Blend It. Naprawdę je lubię. Ostatnio wyjęłam nowego Beauty Blendera i nie wiem, czy trafiłam na felerny egzemplarz, ale był tak porowaty i tak fatalny, że no nie mam pojęcia, o co chodzi naprawdę. Co do podkładu, wygląda naprawdę ładnie, ale tak jak mówię, ma lekkie krycie, więc biegi nadal przebijają, wyrównał mi delikatnie koloryt, ale jakichś tam większych zaczerwienień nie zakrył. I teraz użyję korektora Belle Multi Mineral odcieniu 01 najjaśniejszym. Wydaje mi się, że go kiedyś miałam, jak jeszcze chodziłam do gimnazjum. Coś mi się tak kojarzy i on chyba ciemnieje z tego, co mi się wydaje, więc no, ciekawe, co mi z tego makijażu dzisiaj wyjdzie, zwłaszcza, że będę go testować przez cały dzień, więc no, mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądać. I co, kolorek jest jaśniutki, ale to nie będzie na pewno mocno kryjący korektor, bo no już to widzę. I na razie nałożę pod jedno oko, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał. Krycie jest średnie. Mocno przeciętne. Jeszcze sobie troszeczkę dołożę. Nie powiem Wam, że jakoś nieszczególnie ściemniał, dalej wygląda ładnie. Na razie jest ok. Korektor i podkład nałożony, to teraz czas na puder. I nałożę ten oto puder z Belle w odcieniu transparent, czyli po prostu transparentnym. W środku jest gąbeczka, ale nie będę jej używać. Nałożę to przy pomocy tej samej gąbki, której używałam do korektora i podkładu. Też go miałam i zużyłam go w całości, jak jeszcze byłam w gimnazjum, i z tego, co pamiętam, naprawdę był spoko. I nakładam. Jak widzicie, daje mocny efekt zmatowienia. Przynajmniej jak na moje gusta. I powiem Wam, że naprawdę ładnie wygładził mi buzię. Skóra stała się taka, wiecie, jedwabista bardziej. Pory wydają się mniejsze, więc myślę, że spoko. Teraz wykonturuję sobie twarz takim oto zestawem. Jest tutaj bronzer oraz taki puder do rozjaśnienia twarzy. Można go użyć jako pudru albo wymieszać całość i mieć trochę jaśniejszy odcień bronzera. I odcień, który posiadam, to 02. I posiadam taki pędzel do konturowania, więc zaraz go otworzę.
I to jest taki skośnie ścięty pędzel. Niekoniecznie używam takich na co dzień do bronzera czy różu. Bardziej preferuję takie jajeczka jak ten i to jest do rozświetlacza pędzel, tak przynajmniej jest napisane. Ale dzisiaj użyję ich tak jak producent zaleca. Co do włosia, one są syntetyczne i są naprawdę przyjemne. Dodam jeszcze, że jeden pędzel kosztuje 9,99, a jest promocja, że jak kupimy minimum dwa, to ten drugi jest chyba 40% taniej, więc myślę, że dobry deal. Zresztą pędzel za 9,99, który wygląda tak i naprawdę wydaje się przyjemny, to jest hit. Może wymieszam sobie te dwa odcienie? Trochę się boję takim zbitym pędzlem go nakładać, więc sobie delikatnie to strzepię. On dla mnie jest bardziej jak do podkładu. No nie. Ten pędzel nie nadaje się do konturowania według mnie. Do różu jeszcze spoko, wiecie, tak nałożyć sobie tutaj. Ale przy konturowaniu jednak to musi być perfekcja, a on jest za gęsty do konturowania. Inny kształt też niekoniecznie. Więc sięgnę po to jajeczko. Może ono sobie lepiej poradzi. I ono już nie jest takie zbite, więc może będzie lepiej. Tak, zdecydowanie lepiej nakłada się nim bronzer. Nawet powiem wam, że przy samym dotykaniu jest to po prostu przyjemniejsze, nie czujemy takiego mocnego pocierania, a też uważam, że nie ma co jakoś bardzo pocierać, kiedy używamy bronzera, bo po prostu ścieramy sobie podkład, puder i korektor, który wcześniej nałożyliśmy. No i to jest dziwne, zrobiłam sobie plamę przez ten pierwszy pędzel, ale zaraz to sobie skoryguję może tym jasnym odcieniem z tego duo. Dobra, mam nadzieję, że już nie mam takiej wielkiej plamy, chociaż i tak nie wygląda to perfekcyjnie. No i tu już zdecydowanie lepiej to będzie wyglądać, bo nakładam już odpowiednim pędzlem. Także tamten pędzel jest spoko, ale raczej do podkładu niż do bronzera. Czy wy też macie takie miejsce na twarzy, gdzie nie łapie wam kosmetyk? Ja mam tutaj dokładnie w tym miejscu. Nie wiem o co chodzi, ale tutaj zawsze robi mi się plama, zawsze. Z tej strony nie, ale z tej zawsze. No powiem wam, że bez szału. Są naprawdę lepsze bronzery, które nie robią takich plam jak ten. Tego zestawu wam nie polecam. Cóż, mój kontur dzisiaj nie jest perfekcyjny, ale trudno. I teraz róż. Też go miałam. Naprawdę, marka Bell to są czasy gimnazjum, kiedy dopiero zaczynałam się malować i no te kosmetyki były tanie, łatwo, no, może łatwo dostępne jeszcze nie, bo chyba wtedy ich nie było w Biedronce, ale u nas w Olsztynie w Alfie jeszcze wtedy to jeszcze była Alfa, a nie Aura, było stoisko Bell i tam na dole koło New Yorkera, jak ktoś jest z Olsztyna i pamięta, to piszcie, było stoisko Bell i tam właśnie zaopatrywałam się w ich kosmetyki, więc róż miałam nawet chyba w tym samym odcieniu, tak mi się wydaje. Staram się go nałożyć tym samym pędzlem co bronzer, tylko go sobie, wiecie, trochę odłoń wyczyszczę. Róży i tak nie nakładamy jakoś bardzo dużo, więc nie powinno stanowić jakiegoś problemu. Dałam sobie dosyć sporo go, żebyście mogli zobaczyć, jak on się rozkłada. No tutaj. No i teraz rozświetlacz. Tylko myślę, jak mam go nałożyć, jak mój pędzel do rozświetlacza został pędzlem do różu i bronzera. Więc może wezmę ten i tą ściętą stroną nałożę sobie, tak wiecie, ten rozświetlacz. I jeśli chodzi o rozświetlacze, to mam dwa. Jeden jest chyba w takiej standardowej kolekcji biedronkowego Bell i jest to odcień 02 i nazywa się Perfect Strobing Highlighter. A drugi to jest Face Highlighter w odcieniu 01 Ocean Wave. On jest taki bardziej opalizujący na różowo, jest zdecydowanie chłodny. Ten jest taki bardziej szampański, myślę, że dzisiaj użyję tego, może potem przy oczach tego użyję, albo je pomieszam na twarzy, zobaczymy. Tak jak wam mówiłam, nałożę sobie tą ściętą stroną, sypię się. Coś tam widać, ale jest bardzo delikatnie taki pudrowy, mogłem powiedzieć. Nie, no coś tam widać, jest okej. Wezmę sobie taki bardziej precyzyjny pędzel, to jest w ogóle mój pierwszy pędzel chyba, jaki kupiłam. Inglot 6SS. Nie jest szałowy, ale wiecie, no właśnie takich rzeczy się nada. I nałożę tak bardziej precyzyjnie, żeby zobaczyć, czy da się wydobyć większy blask. Ale jak tak patrzę z przodu, to on daje taką białą poświatę. Z drugiej strony chyba użyję tego rozświetlacza tak
Na próbę potem je pomieszam, żeby wyglądało to spójnie, bo tak jak mówię, dzisiaj będę funkcjonować w tym makijażu. Więc też daję taką jasną poświatę. Jak widzicie, on jest taki różowo-chłodny. I nawet powiedziałabym, że ma niebieski podton w sobie. Więc pomieszam go z tym drugim, żeby nie wyglądać dziwnie. Kurczę, zepsułam, miałam pędzel do różu. Czemu ja go nie użyłam? No, zdecydowanie mogłam nim nałożyć. On jest taki fajny. Nie ma dużo włosia. A ja nie lubię ogólnie takich mocno zbitych pędzli. One są dziwne. Wolę takie, jak jest mniej tych włosków i tak, jest zdecydowanie fajny. Nawet wiecie co, bez używania różu mogę wam go polecić, nawet do konturowania będzie fajny. Dobra, makijaż twarzy jest za nami, teraz oczy i zacznę sobie od brwi. I będąc właśnie ostatnio w Biedronce, patrzę i mówię, kurczę, mają pomadę do brwi. Miałam z Belle kredkę do brwi, ale ona jest bardzo woskowa i nie lubię, nie polecam jej. Mam nadzieję, że pomada mi się sprawdzi. Oczywiście wy, jak zwykle, musiałyście mi zespoilerować, jak wam pokazałam kilka godzin temu na Instastory te kosmetyki i pisałyście mi, że ta pomada jest naprawdę fajna, ale że trzeba szybko z nią pracować, bo szybko zastyga. Więc zobaczymy, mam odcień 02 brunet, bo ja wolę ciemniejsze pomady. A zresztą powiem wam, że to nie jest najciemniejsza pomada ever. Są chyba tylko dwa kolory, jest jeszcze jaśniejsze, więc jak ktoś ma dużo ciemniejsze włosy typu czarne, no to raczej sobie nie znajdzie koloru dla siebie. I użyję tego skośnego pędzelka. Nie jest to najcieńszy pędzel do brwi, ale spróbujemy. Normalnie używam Duraline do pomady, ale dam szansę jej bez, bo wiem, że nie każdy ma pomadę. Wow, jaka ona jest kremowa. Tak, ja zdecydowanie lubię z Duraline'em mieszać pomadę i nieważne, czy to jest nowa pomada, stara pomada, czy jest za 5 zł, czy za 150, zawsze daję Duraline, bo naprawdę ułatwia to pracę. I mam wrażenie, że wtedy pomada tak nie obkleja nam włosków. I tak zdecydowanie ona szybko zastyga. Niekoniecznie mi cieszy. Ja lubię długo robić brwi, wiecie, tak, żeby wyglądały ok. Więc wiecie co? Drugą brew zrobię z Duraline'em, żeby sobie porównać. Ale naprawdę jest spoko. Fajnie wygląda i ładny jest ten odcień. Nie jest ani bardzo chłodny, że aż wręcz fioletowy, ale nie jest też jakiś rudy, więc fajny. Okej, tak prezentuje się jedna brew. Użyję teraz żelu do brwi z Golden Rose, bo w Biedronce chyba nie ma takiego żelu do brwi, więc użyję tego. A na drugiej brwi, tak jak mówiłam, użyję pomady, ale z Duraline, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie się prezentować. I naprawdę ta pomada jest miękka, jak roztopione masło, przysięgam wam. Nawet z Duraline'em bardzo szybko zastyga. Wyczyszczę trochę nadmiar. Wyczyściłam ten pędzel i teraz nałożę nim korektor wokół brwi, żeby to ładnie wyczyścić. Co do pomady jest naprawdę spoko, ale strasznie szybko zastyga. I żadna pomada mi tak szybko nie zastyga jak ta, więc naprawdę trzeba się spieszyć. I dosyć mocno obkleja te brwi, ale naprawdę jest spoko, jak za tą cenę jest fajna. No i teraz makijaż oczu, tego boję się najbardziej. Mam dwie palety, mam Set For Me 02. I one są chyba połyskujące, ale nie jestem pewna. One wyglądają dziwnie. I mam też taki zestaw z tej kolekcji, taki z palmami. Sunny Beach 01. I użyję obu tych paletek, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Użyję chyba też tego bronzera jako cienia takiego bazowego w załamanie, bo tutaj te cienie są takie satynowo błyszczące. Nie wiem. One są dziwne. Jedyny pędzel taki ala do oczu to ten płaski z Biedronki, ale nie bardzo mam co nim na razie nałożyć. Może potem wyświetlać dom sobie podłóg brwiowy. Zobaczymy, więc będę używała swoich pędzli. Także zacznijmy od tego duo do konturowania i użyję go jako cień taki bazowy w załamanie. Będę używać pędzla Zoeva, Zoeva, czy jak to woli, 222. Dobra, i mam taką bazę pod cały makijaż. Nie wiem co zrobię, ale coś prostego, no bo kolory raczej. Spróbuję nałożyć sobie ten odcień razem z tym ciemnym w zewnętrzny kącik, ale mówiłam wam, one nie są gotowe, więc nie wiem co z tego wyniknie. Sięgnę teraz po ten środkowy cień,
I też go nałożę w zewnętrzny kącik, żeby był to jakiś kolor, ale powiem wam szczerze, że wątpię, aby było coś widać. I już mi się osypały te cienie. Sięgam znowu po ten ciemny kolor z palety do konturowania i jeszcze spróbuję sobie przyciemnić ten wewnętrzny kącik, bo już tymi cieniami raczej tego nie zrobię, ewentualnie tym najciemniejszym, ale wtedy ten makijaż będzie taki szarawy i dziwny dosyć. Dołożę jeszcze tego ciemnego cienia z tego Trio na sam wewnętrzny kącik. Co mnie tutaj? Teraz sięgam po tą drugą paletkę tej edycji z palemkami, tak jak mówiłam, i nałożę ten łososiowy cień środkowy na ruchomą powiekę. Zwierzyłam pędzelek. To jest ten pędzel właśnie z Biedronki. I teraz tego najciemniejszego cienia użyję tym samym pędzlem i nałożę go tutaj prawie że na końcówkę. Powiem wam, że między tymi cieniami powiedzmy prawie nie widać różnicy. I będzie taki delikatny akcent innego koloru, ale raczej osoby, które nie wiedziały, co nakładam, nie zobaczą różnicy. I teraz ten najjaśniejszy odcień nałożę wewnętrzny kącik. Pędzel Zoeva 230. I on naprawdę ładnie połyskuje, więc nałożę go sobie też na nos jako rozświetlacz. Lepiej sobie to delikatnie. I na łuk Cupidyna. Delikatnie nałożę go sobie pod łuk brwiowy, ale taką malutką ilość. No i na dolną powiekę nałożę ponownie ten bronzer. I powiem wam, że chyba nie będę się bawić więcej cieni, bo tego i tak nie będzie jakoś widać. Mam też eyeliner z Belle. Wcześniej go jakoś nie widziałam. Nazywa się Intense Pen Eyeliner. I jest to eyeliner we flamastrze. Był też taki w kałamarzu, ale pokusiłam się o ten. I jestem bardzo ciekawa, jaki ma aplikator. Gąbeczkowy. Mam nadzieję, że kreska mi wyjdzie, bo ja mistrzem kresek zdecydowanie nie jestem. Bardzo rzadko je robię. Ale okej. Przejdźmy do namalowania kreski. Kreska narysowana, mam nadzieję, że wygląda w miarę ok. Do samego eyelinera. Miło się z nim pracowało, nie zacinał się, ale ja nie do końca przepadam za tymi gąbeczkowymi eyelinerami, dlatego że mam wrażenie, że na samym końcu tych eyelinerów, na tej najbardziej precyzyjnej części tego flamastra, jest zawsze jakoś mało tego produktu i jak chcę zrobić taką naprawdę perfekcyjną końcówkę, to muszę kilka razy poprawiać, aż w końcu jakimś cudem się uda. A wiadomo, im więcej razy próbuję trafić idealnie w punkt, tym większa szansa, że jak już będzie odpowiednia ilość tego produktu na końcówce, to ja akurat nie trafię w to miejsce, co chciałam i zepsuję sobie kreskę. Zrobię kreskę na drugim oku i wracam do was z powrotem. Wytuszowałam rzęsy, bo tak jak wam chyba już wspominałam, nie kupiłam żadnego tuszu do rzęs. Zapomniałam o tym jakoś i dokleję sztuczne, bo no mogłoby tak zostać, ale ja uwielbiam sztuczne rzęsy. Chyba przez to, że swoich nie mam za wiele i nie są zbyt pokaźne, więc dokleję rzęsy i zastanawiam się, czy dokleić ten model, którego użyłam ostatnio w makijażu na Instagramie, w tym, co dodałam wam wczoraj, ale wczoraj dla was to nie jest wczoraj, prawdziwe wczoraj. I to jest model Belisa z firmy L'Amour Lashes i na kod Angelika macie 10% rabatu, link macie na dole i te rzęsy naprawdę są ładne. I to jest ten model, który miałam ostatnio. Albo użyję ciutkę delikatniejszych i to jest model Liliana. I one prezentują się tak. I chyba tych użyję. Ładnie wyglądają naprawdę. Wyjmę sobie z opakowania i przytnę je troszeczkę, żeby były odpowiednie długością dla mnie. I klej, którego używam, to House of Lashes czarny. Ostatnio skończył mi się ten przezroczysty i chyba dobrze, bo no nie miałam go, więc zaczęłam używać czarnego i o wiele lepiej to wygląda. Owszem, można się łatwo pobrudzić czarnym, ale jak macie troszeczkę wprawy, to na pewno rzadziej wam się zdarzy, chociaż mi też się zdarza, mimo że doklejam często rzęsy. No i ten model jest przepiękny, naprawdę mi się podoba na co dzień. Myślę, że to będzie mój ulubieniec. Miałam bardzo podobny model z Lili Lashes, ale gdzieś zgubiłam je i
nie mogę ich znaleźć, więc super, ale bardzo podobne były. Właśnie takie, sam raz, długie, gęste, ale do takich codziennych makijaży nawet bez kreski będą fajnie wyglądać. I tak jak mówiłam, macie jeszcze na nie rabat, więc myślę, że spoko i piękne są. Doklejam drugą i wracam do Was. Rzęsy doklejone od razu, cały makijaż wygląda inaczej i ten model nie Diana naprawdę. Pięknie podkreślił ten make-up. I teraz przechodzimy do pomadki i mam dwie rzeczy. Mam błyszczyk i matową płynną pomadkę z Belle. I co prawda ta seria płynnych pomadek we współpracy z Marceliną nie jest dostępna w Biedronce, ale uznałam, że skoro nie kupiłam żadnej płynnej, to użyję tej. Formuła jest praktycznie taka sama, więc nie ma to większego znaczenia. I mam też błyszczyk Metal Lip Liquid i to jest też ten z serii takiej wakacyjnej z palemkami. I może pokażę Wam, jak on wygląda solo na ustach, żebyście sobie zobaczyły, a potem chyba połączę te dwa produkty. Pachnie jak guma balonowa. Wygląda on tak na ustach. Bardzo cute, tak różowo. A no, że chyba tą pomadkę jednak matową. Jest to odcień 01 Florence z tej serii właśnie z Marceliną. Naprawdę lubię ten kolor. On jest bardzo podobny do pomadki Too Faced Cool Girl. Także jak szukacie zamiennika, to polecam. No i tak prezentuje się skończony makijaż w całości wykonany kosmetykami z Biedronki. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Myślę, że jest naprawdę spoko i póki co podkład mi się podoba, razem z pudrem dają taki fajny, gładki efekt. Korektor jest też ok, ale bez szału, mimo wszystko za taką cenę jest spoko. Chociaż w tej cenie możecie kupić chociażby płynny korektor z Catrice, który jest naprawdę fajny, albo Lovely, który jest świetny i filmy już o nim robiłam, wyskoczyłam gdzieś tutaj na górze. Koniecznie tam zajrzyjcie. No i co? Zobaczymy, jak to będzie się nosić w ciągu dnia, jak będą wyglądać cienie. Robię Wam jeszcze przebitki ze zbliżeniami na podkład, na oczy, żebyście mogły sobie zobaczyć, jak to wygląda z bliska i potem zobaczymy, co się stanie z tym wszystkim w ciągu dnia. Co do pędzli, są naprawdę fajne. Jedynie ten pędzel stricte do konturowania, który tak się nazywa, dla mnie jest słaby i ja bym go raczej używała do podkładu, aniżeli do konturowania, bo jest zbyt zbity i ten kształt też nie jest taki jakiś przemyślany jak dla mnie. Reszta pędzli naprawdę są ok. Nie mam nic im do zarzucenia, jak na cenę 9,99 albo nawet mniej, bo tak jak mówiłam, jak kupicie ich więcej, to jeszcze dostaniecie rabat. No to to jest naprawdę hit i jeśli tylko macie okazję, to lecicie do Biedronki. No a co do reszty, no to wypowiem się pod koniec dnia. I co? Do zobaczenia za kilka godzin. No i wracam do Was z podsumowaniem po około 9 godzinach. Od nałożenia tego makijażu. W ogóle nie pokazałam Wam, od którego nałożyłam, ale mam nadzieję, że zaufacie mi na słowo. Było to po godzinie 14. Sprawdzałam, o której dodawałam Instastory z tym makijażem i to było równo 8 godzin temu, a to było jakoś godzinkę po tym, jak skończyłam robić zdjęcie, jakby na okładkę i tak dalej, więc to było około 14, jest godzina 22:48. No i co, podsumujmy sobie ten makijaż. Ja nic nie poprawiałam w ciągu dnia. Pomadka, jak widzicie, jest no, zjedzona, ale no, po 9 godzinach ma prawo, więc ja ją sobie dołożę teraz, żeby wyglądać jak człowiek. Ale mimo wszystko uważam, że ten kolor całkiem ładnie się zjadł. No i pomadka dołożona, myślę, że jest całkiem ok. Można śmigać dalej. No ale przejdźmy do reszty makijażu i zaczniemy od podkładu. Podkład naprawdę mi się podoba, wygląda serio ładnie, nie staram się z nosa, jedynie troszeczkę z brody, ale tutaj najczęściej się podpieram, ale tak poza tym serio wygląda ładnie i jestem no zdziwiona, chociaż tak jak mówiłam Wam wcześniej, pisałyście mi, że bardzo lubicie ten podkład i często po niego sięgacie na co dzień. Ja się z tym zgadzam, on naprawdę ładnie wygląda i na co dzień będzie naprawdę spoko. Korektor też jest ok, nie zebrał mi się jakoś w zmarszczkach pod oczami, jest ok. Aha, i co do podkładu, powchodził mi niestety w zmarszczki tutaj mimiczne od uśmiechu. Mi się zawsze tutaj praktycznie zbiera podkład, ale myślę, że jakbym to roztarła Beauty Blenderem, to by było ok. Tak poza tym nie mam mu nic do zarzucenia. Puder też jak najbardziej fajnie, dalej mi trzyma mat tutaj, mi najbardziej... Sorry za kota.
Co do pudru, fajnie trzyma mat i bardzo ładnie wygładza skórę. Dla mnie to jest podstawa, by puder wygładzał skórę, robił taki lekki Photoshop, żeby zmniejszał widoczność porów. Dla mnie to jest podstawa. Ja od pudru nie wymagam, żeby jakoś mocno matowił, chociaż ten trzyma mat naprawdę ładnie, tam gdzie powinien, czyli w tym miejscu. Jak najbardziej ta strefa przy nosie mnie najbardziej zawsze interesuje, bo tutaj mam rozszerzone pory i ta skóra nie jest jakaś perfekcyjna, więc fajnie jak jest zmatowiona, bo wtedy wiadomo, coś jest matowe, to nie widać tak niedoskonałości. Więc podkład i puder polecam jak najbardziej, korektor jest taki. Następnie bronzer. No nie podoba mi się, na pewno tutaj będziecie widzieć nawet z daleka, chociaż będę wam też pokazywać na zbliżeniach, jakie mi się tu porobiły plamy. Szok. Serio, nie wiem o co chodzi, ale no nie podoba mi się ten bronzer. Róż jest ok, ale bronzer nie. Kompletnie mi się on nie podoba. Róż spoko, rozświetlacz dalej jest, na twarzy jest. Też jest ok, ale nie jest to typ rozświetlacza, jaki lubię. Ja lubię takie naprawdę, wiecie, mocno rozświetlające rozświetlacze. Pomada do brwi ekstra. Jak ją nałożyłam, tak dalej jest na brwiach. Nic się nie rozmazało, naprawdę jest bardzo trwała. Również ją wam polecam, ale tak jak mówiłam, trzeba szybko z nią pracować, bo szybko zastyga. Tu do oczu, to oko jest w miarę ok, ale tutaj praktycznie już po godzinie mi się zebrał cień. On zniknął z tego załamania. Tak, poza tym są ok te cienie, ale to jest naprawdę nic specjalnego. Gdybym miała kupić ponownie i na przykład nie miałabym kasy na droższe kosmetyki i miałabym do wyboru coś jedynie z takiej naprawdę taniej półki, to nie sięgnęłabym po nie. Wolałabym chociażby paletkę z Lovely. Pokazywałam wam to chyba w filmie z makijażem, kosmetykami z Rossmana, coś takiego. Taka brzoskwiniowa, ona jest naprawdę super, a kosztuje grosze, a te cienie są naprawdę, naprawdę mocno przeciętne. Nie są tragiczne, ale szału nie ma. Te ciemne kolory w ogóle nie są napigmentowane, więc cienie zdecydowanie nie. Eyeliner, tu jakby jest wszystko spoko, jedynie zniknął mi w wnętrznym kąciku, ale szczerze wam powiem, że u mnie praktycznie każdy eyeliner znika. Jak macie jakiś świetny, który super się trzyma we wnętrznych kącikach, to piszcie. Ja mam dosyć łzawiące oczy, więc wybaczam mu to. Reszta kreski jest fajna, troszeczkę stracił na intensywności, jeśli chodzi o ten odcień czerni, ale tak poza tym nigdy mi się tu nie rozpłynął, tylko tak jak mówię, z przodu mi zniknął i troszeczkę mi się odbił na dole, ale ja już mam chyba takie oczy i u mnie większość eyelinerów tak właśnie robi. A co do pomadki, to tak jak mówiłam, trochę szukałam, bo jest to Belle, ale nie ma akurat tej serii w Biedronce. Mimo wszystko ja ją bardzo lubię, już nieraz jej używałam i jak najbardziej wam ją polecam. Więc pędzle wam polecam, puder wam polecam, podkład, korektor jest ok, ale są lepsze, pomadkę też wam polecam, róż jest spoko i rozświetlacze też są ok, jeżeli lubicie taki delikatniejszy efekt. I to wszystko na dzisiaj, muszę przytrzymać Gucci'ego, bo teraz jest jego pora, żeby wariować i już gania jakieś latające komary, bo nawet teraz się rozgląda. Także dziękujemy wam oboje za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę dla Gucci'ego i dla mnie. To naprawdę motywuje do dalszej pracy, no i pozwala mi dotrzeć do nowych osób. A myślę, że jak mnie lubicie, to chcecie mi troszeczkę pomóc. Także piszcie w komentarzach, co wam się spodobało najbardziej i czy używałyście jakichś kosmetyków z Biedronki. Jeśli tak, to piszcie, co jest waszym ulubieńcem, jeśli macie taki kosmetyk. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I do następnego filmu. Pa, pa. They see me rolling. They hate me. Tak, sorry za kota w tle, on tam coś robi. No Gucci! Musisz teraz... Chodź tutaj.